Takie programy promują nie tylko wykonawców, ale jury. 100 osób, to w takim razie jak to zabieganie o uwagę wygląda w programie? Ja powiem szczerze, że ja nie przyszedłem tutaj o promocję w siebie, aczkolwiek trochę też tym jest prawdy, ale bardziej podszedłem do tego programu, bo zawsze oceniano mnie. Ja też w podobnych programach występowałem. Chciałem zobaczyć, jak to jest teraz z drugiej strony, ale to nie chodzi o to, że chciałem przyjść i robić siebie nie wiadomo kogo i udowadniać komuś, że jestem nie wiadomo kim i będę się mścił po kimś. Ja ich tych ludzi bardzo dobrze rozumiem. I każdy jeden, który tu wychodzi, ma myślę, że nie mniejszy stres jak ja, siedzący, oceniający ich, bo po prostu potrafi się postawić ich sytuacji, ale też niektórym trzeba powiedzieć troszeczkę prawdę, że nie do końca miejsce, w którym są, jest dla nich, bo niejednokrotnie jest tak, że ci ludzie, którzy tu przyszli, byli pewni tego, że rewelacyjnie śpiewają, bo tak, albo powiedziała im mama, albo babcia, która nigdy mnie nie powie złego słowa. Mówi, super śpiewasz, idź, sprawdzisz się, albo znajomi, przyjaciele. Tak naprawdę taki program to weryfikuje i tu się dowiadują tak naprawdę prawdy, ale na razie wszyscy ci, których żeśmy odsłuchali, naprawdę... No było też parę takich momentów, które nas zaskoczyły mocno. Nie było jeszcze nikogo z folku. Czekam, mam nadzieję, że się doczekam i posłucham tutaj na scenie.